Cześć! W tym odcinku krótko opowiem o przysłowiach, powiedzeniach, frazeologizmach, których znaczenie nie jest do końca jasne. W przypadku kilku z nich mamy kłopot z tym, jak poprawnie brzmią te powiedzonka. Zapis też nie jest taki oczywisty. Zapraszam! Od razu zaznaczę, że o wielu z tych powiedzeń już na kanale mówiłam, tyle że w kilku oddzielnych odcinkach. Najstarsze z nich jest chyba sprzed 8 lat i prawie nikt go nie ogląda. Dlatego uznałam, że to wszystko zbiorę i omówię w jednym materiale. Poza tym mamy dziesiąty sezon, Mówiąc Inaczej, taki okrągły, więc możecie się spodziewać więcej tego typu podsumowań. A teraz do rzeczy, a w zasadzie do rzeki bo nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Prawdopodobnie autorem tych słów jest Heraklit z Efezu, który głosił też, że wszystko płynie pantarej, czyli wszystko się zmienia, nic nie trwa wiecznie, tak jak rzeka, do której wciąż napływa nowa woda. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki oznacza więc, że nie sposób wejść do tej samej rzeki, bo to już jest inna rzeka. Bardzo często ludzie używają tego powiedzenia, chcąc kogoś przekonać, że nie robi się dwa razy tej samej rzeczy. Nie wraca się do ex, nie wraca się do pracy, którą się rzuciło, ogólnie się nie wraca. Nie robi się dwa razy tej samej rzeczy, bo to nie przynosi nic dobrego. W tym aforyzmie chodzi jednak o to, że nie sposób wrócić do dawnej relacji z ex. Bo ta relacja dziś będzie inna. Nasz ex też będzie nieco inny, bo wzbogacony nowymi doświadczeniami, przemyśleniami. Podobnie jest z miejscem pracy, dawne miejsce pracy po czasie nie będzie dokładnie tym samym miejscem pracy. Dobrze wiecie, jak szybko zmienia się jakaś branża. Biznes się unowocześnia, poza tym w naszej firmie mogą pracować inni ludzie, którzy stworzyli nowy klimat, nową atmosferę. Rozumiecie o co chodzi, prawda? Mam wrażenie, że gdybyśmy nie wchodzi się zastąpili słowami nie sposób wejść, łatwiej byłoby nam uchwycić sens tego powiedzenia. Ale jest jak jest, musimy sobie radzić inaczej. Na przykład mając w głowie wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Nic dwa razy. W nim znajdziemy takie oto słowa. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To powiedzenie pojawiło się już na moim kanale w odcinku, w którym omawiałam takie durnowate, krzywdzące teksty. Tamten odcinek powstał na podstawie powiedzonek, które przesłali mi moi followersi na Instagramie. Domyślam się, że dla jakiejś grupy ludzi to powiedzenie jest krzywdzące, bo właśnie tymi słowami podważano ich motywacje. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Skoro coś ci się nie udało, coś ci nie wyszło, widocznie za słabo się starałeś, nie zależało ci. Jednak warto wiedzieć, że oryginalnie jest to zasada wywodząca się z prawa rzymskiego, która oznacza, że jeżeli ktoś dobrowolnie naraża się na szkodę, wiedząc, że ta szkoda może nastąpić, nie będzie mógł wnieść skargi przeciwko innym. Chyba najlepszym przykładem obrazującym działanie tej zasady jest sport. Na przykład skoczek narciarski dobrze wie o tym, że podczas lądowania może upaść i zrobić sobie krzywdę, więc nie sądzi się z organizatorem konkursu, jeżeli do takiego wypadku dojdzie. Podobnie jest w boksie, w piłce nożnej, w piłce ręcznej, w siatkówce. To też są bardzo kontuzjogenne sporty i nietrudno trudno o krzywdę, ale w razie czego pokrzywdzony nie wnosi skargi, no dobrze wie, że grożą mu różne urazy podczas meczów, podczas walki, podczas skoków. Hmm, oczywiście sytuacja jest zupełnie inna, kiedy nasz rywal albo osoba z przeciwnej drużyny celowo złamał panujące w danej dyscyplinie zasady. Mierz siły na zamiary. Nie zamiar, podłóg sił. Hmm? Mierz siły na zamiary oznacza, żeby dostosowywać siły do celów. nie odwrotnie, nie zamiar podług sił. Czyli stawiajmy sobie ambitne cele i ze wszystkich sił starajmy się je zrealizować. Bo jeśli jest motywacja, to i siły się znajdą. Przypominam, że to powiedzenie pochodzi z pieśni filaretów Adama Mickiewicza. Kończ waść wstydu, oszczędź. To zdanie wypowiedział Kmicic, walcząc z Wołodyjowskim kiedy mu nie szło. Tak, tak, kiedy Kmicicowi nie szło. A było to dla niego bardzo upokarzające bo po pierwsze był znacznie wyższy od Wołodyjowskiego, a po drugie uchodził za wielkiego zabijakę. Czyli o co tutaj chodzi? Kończ waść, wstydu mnie oszczędź. Nie sobie, tylko mnie tego wstydu oszczędź. Myślę, że warto to zapamiętać. Wyskoczyć, wyrwać się jak Filip z konopi. Tutaj problematyczny jest zapis, bo Filipa zapisujemy małą literą. Chodzi bowiem o zająca, a nie o mężczyznę o imieniu Filip. W niektórych gwarach Filipem nazywano zająca, właśnie. Pojawiło się też inne wytłumaczenie e, mówiące o tym, że istnienie tego frazeologizmu zawdzięczamy pewnemu szlachcicowi Filipowi ze wsi Konopie, który na Sejmie odezwał się nie w porę. Jest to jednak legenda. Badacze ustalili, że to powiedzenie jest starsze i, tak jak wspomniałam, ma związek z zającem. Przypominam, że konopi zapisujemy przez jedno i, tak jak gości, koni, gołębi. Nocny Marek. Słowo Marek również zapisujemy małą literą, bo nie chodzi tutaj o gościa o imieniu Marek, tylko o duszę pokutującą. Marek ma etymologiczny związek z wyrazami Mara marzyć marny. Po linii najmniejszego oporu. Nie po najmniejszej linii oporu, bo to nie linia jest mniejsza, tylko opór. Po linii najmniejszego oporu. Pamiętam, jak wiele lat temu na kanale powiedziałam o tym, że przecież nie mówimy, że linia jest albo większa, albo mniejsza. Mówimy, że linia jest albo krótsza, albo dłuższa. I pod tym filmem pojawił się komentarz pewnej pani, która napisała, że linia nie jest ani krótsza, ani dłuższa. Linia jest nieskończona. Pomyślałam, ok, ale ja, kiedy robię sobie linię eyelinerem, to ta linia czasem wychodzi mi dłuższa, a czasem krótsza. Pani odpisuje. Eyelinerem to ty sobie robisz kreskę. No, to sprawdźmy w słowniku, czym jest kreska. Otwieram słownik, a tam jest co? Następująca definicja: kreska, linia. Zazwyczaj cienka i krótka. I ja oczywiście nie opowiadam tego po to, żeby tę panią ośmieszyć. Chodzi mi tylko o pokazanie wam tego, do jakich absurdów dochodzimy, kiedy mieszamy język specjalistyczny, w tym wypadku matematyczny, z językiem ogólnym. W języku ogólnym linia może być krótsza linia może być dłuższa. Różna może być linia. Taka prawda. Bogiem a prawdą. Nie między Bogiem a prawdą, tylko Bogiem a prawdą. Czyli, prawdę mówiąc, mówiąc szczerze, trzeba przyznać. Najprawdopodobniej jest to skrót od klnę się Bogiem, kierując się prawdą. Stąd Bóg w narzędniku, Bogiem a prawdą. Przed a nie ma przecinka, bo to A nie wprowadza nam części przeciwstawnej, tylko jest takim podniosłym I. Ostatnie dwa frazeologizmy. Brać coś na tapet, wziąć coś na tapet, być na tapecie. Tak, tak, poprawna forma to tapet, bo chodzi o stół przykryty zielonym suknem, przy którym toczono obrady. Tyle, że kto dzisiaj używa takiego stołu? A tapeta. A tapeta to co innego, bo tapetę ma dzisiaj każdy z nas w telefonie, na pulpicie komputera, na którym znajdują się wszystkie najważniejsze foldery. Więc ta tapeta jest nam bliższa i bardziej pasuje do współczesnych realiów. Co zatem robić? Wyzbywać się tej tapety? Trzymać się kurczowo tego tapetu? Czy może odpuścić? Hmm? Na to pytanie. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Podobnie jest z języczkiem uwagi. Ja od razu wytłumaczę, o co z tym języczkiem chodzi, bo znaczenie tego frazeologizmu nie jest wszystkim znane. Języczek uwagi to coś lub ktoś mający decydujący wpływ w sytuacji, w której przeciwstawne czynniki prawie się równoważą. A dosłownie chodzi tutaj o wagę i tę metalową strzałkę, która wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę w zależności od obciążenia. Potocznie tę strzałkę nazywano języczkiem. Stąd języczek uwagi, gdy mowa o czynniku decydującym w jakiejś sprawie. Tyle, że dziś nie ma takich wag. To znaczy, może gdzieś są, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio taką wagę widziałam. Może zatem okazać się, że. Za jakiś czas języczek uwagi zamieni się w języczek uwagi. Może nie, wszystko zależy od nas, od użytkowników języka polskiego, ale z całą pewnością trzeba taką opcję brać pod Nomen Omen uwagę. Na tym kończę ten odcinek. Uf, mam takie poczucie, że dzięki niemu na moim kanale zapanuje większy porządek. A jeżeli Wy macie jakiekolwiek pytania, dręczą Was jakieś wątpliwości, może macie kłopot z jakimś innym powiedzonkiem, z jakimś innym frazeologizmem, koniecznie piszcie o tym wszystkim w komentarzach. Tymczasem dziękuję Wam, pozdrawiam, ściskam. Pa! Pod ostatnim filmem pisaliście mi, że potrzebujecie moich sucharów, zwłaszcza teraz. Ja te potrzeby rozumiem, dlatego wjeżdżam suchar. Co robi wiatr, gdy się przestraszy? viaja